Kochani, a tak miało być pięknie, tak sobie wymarzyłam, że tu przyjadę i przy tych drzewkach, opierając się o nie, oddychając głęboko, patrząc na tę cudną wodę, nakręcę ten filmik. Kiedy tu przyjechałam, okazuje się, że wieje tak niesamowicie, że nawet mowy nieba wywiałoby mnie i z tą kamerą do tej wody. Ale jest ok, jest piękny widok i mam nadzieję, że lubicie na to patrzeć. Dzisiaj chciałam pomówić znowu o związkach. Jak wiecie i widzicie, co się dzieje, dużo się już rozpadło, rozwody, rozłąki, separacje. Jeśli to nie nastąpiło, to następuje i będzie następować. Ale dzisiaj, ponieważ zbliżają się święta, Sylwester, postanowiłam podejść do tego tematu troszeczkę z innej strony. Wiecie, to wy wiecie najlepiej, czy postąpić tak, czy inaczej. Czy uczynić, idąc w tę stronę, czy nie. Czy dać szansę, czy dać się na spokój. Wy wiecie najlepiej. Nikt, a nikt nie wie od was lepiej, bardziej, jak ci, którzy sami w tym siedzą i chodzą we własnych butach, ok? Jest taki świetny film, który oglądałam wczoraj na Netflix, Sea of Trees, czyli Morze Drzew. Bo faktycznie główna akcja dzieje się w Japonii. Ale więcej wam już nie powiem, no bo jak zdradzę, to już będzie i po wszystkim. Naprawdę bardzo dobry film, jeśli chodzi o związki. I świetnie zagrane przez super aktorów. Jest też filmik pod spodem, który pokazuje też historię związku. Więc to sobie możecie obejrzeć, bo link jest tam w komentarzu. O czym chcę mówić? Wiecie, kiedy mowa o rozłąkach i zapytać, no czy faktycznie nie chcesz, żeby do ciebie wrócił, czy powróciła, przeprosili i tak dalej. Od razu usłyszę: Grace, ale ty nie wiesz, co on mi zrobił. On odszedł ode mnie z inną. Albo ktoś powie: Grace, cały czas mnie zdradzał, oszukiwał. I na pieniądze, i na to, i na tamto. I ja to wszystko bardzo dobrze rozumiem. No ale potem, co się dzieje często, to albo nastąpiła separacja, albo już i rozwód. I nagle zaczynacie tęsknić. I nagle chcielibyście, żeby ta osoba była. No, podejrzewam, że wspominacie tylko te najlepsze momenty z tych związków. Ale ludzie się i zmieniają. No ale tu też nie o tym, chcę mówić i nie to najważniejsze. Wiecie, najważniejsze to jest pytanie, czy naprawdę się kogoś kocha? Bo jak się kocha, no to miłością bezwarunkowo, bo tylko ta jest prawdziwa i o tej chcę mówić. To znaczy, że akceptujesz tego kogoś, jakim jest. Potrafisz pogodzić się z tym, co nie jest według ciebie doskonałe i tego samego wymagasz od tej drugiej osoby. No, tego samego się może nie wymagasz, ale spodziewasz. Bycia zaakceptowanymi, jakimi naprawdę jesteśmy, a cała reszta, jak się kochamy nawzajem, nie jest to oczywiście miłość jednostronna, tylko wzajemna, robimy wszystko dla siebie, żeby znaleźć płaszczyznę porozumienia. Okay?
Bo miłość prawdziwa zwycięży wszystko, słuchajcie. No, czy one są prawdziwe? No, pewno dlatego się rozpadają, bo nie są. Kiedyś nikt o tym tak nie myślał i dużo osób jest z obowiązku, bo to dla dzieci, dla pieniędzy, dla domu, dla majątku, dla rodziny. A co ludzie powiedzą? To wszystko wchodzi w grę. No i święta, będę sama tylko z dziećmi, albo będę sam, bez dzieci. A co rodzinę na to? A co sąsiedzi na to? Wiele jest przyczyn i nawet tu nie ma co kombinować, co i jak. W każdym bądź razie nigdy nie wiemy, kiedy komuś dajemy następną szansę, czy będzie znowu zdradzał, czy będzie dalej oszukiwała. Tego nie wiemy. Ale jak długo kochamy się nawzajem, szanujemy i widzimy się szczęśliwymi w przyszłości, bo zrobimy wszystko, żeby nad sobą pracować, pracować nad swoim związkiem, to będzie dobrze. I kochani, troszeczkę więcej romansu i bycia romantycznymi i bycia seksownymi. Wiecie, ja na Facebook to zauważam, że jest nie do pomyślenia, żeby rozrzucić płatki róż dla wielu osób. Świeczki zapalić, był ktoś, kto mówi, pożar będzie z tego. Więc jak będziemy tak praktyczni i będziemy patrzeć od strony tego, co złego może się wydarzyć, to faktycznie nic nie osiągniemy super. Więcej romansu, więcej elegancji, więcej pomysłowości, kreatywności. I zadziwicie się. I tego, żeby sobie nawzajem coś miłego powiedzieć. Zamiast się przyczepić do czegoś, za coś podziękować. Zauważyć coś pozytywnego. I optymistycznie patrzeć na ten związek. No ale zakończę tym samym powiedzeniem, które ostatnio naprawdę lubię powtarzać. Bo do tanga trzeba dwojga. A więc jeżeli tylko jest jedna osoba, która chce, żeby było najlepiej, bo bardzo kocha i da siebie wszystko, a druga osoba powie, tak, ale mnie to nie interesuje, to już jest nic z tego. Jedna osoba chce włożyć duży wysiłek w związek, a druga osoba powie, a to już woda pod mostem, o czym to mówić, to nic z tego dobrego nie będzie. No to wiecie, że i nie będzie. Bo w związku są dwie osoby. No jeżeli są trzy, to już w ogóle nie ma o czym mówić. Chyba, że ktoś idzie na taki układ. Więc jeżeli małżeństwo uważa, że jest ok, jak jest trzecia osoba, no to komu co do tego? Najważniejsze jest, żeby takim związkom było dobrze. Także każdy ma swoje potrzeby. Wszyscy jesteśmy unikatami, indywidualnościami i możemy stworzyć związek, jaki uważamy, że jest dla nas ok, ale to też muszą dwie osoby wyrażać te same chęci. Kochani, życzę wszystkiego naj, dużo miłości, dużo pasji, dużo romansu i do zobaczenia następnym razem.